Hej, przyszła do mnie paczka, a dokładnie dwie paczki. I nie, nie przyszła herbatka. Najpierw tom. Są to narzędzia do skór. Narzędzie, które już dość dawno musiałam kupić. Bardzo przydatne. Jest to z drewna. Więc jest jedno. O! Nóż szwedzki. Nie szwedzki, tylko szewski. Tam co buty są i tak dalej. Więc jest i bucik. Boże, bucik. Nóż. No, wolę go zategowanego. Bezpieczniej. Tu są jakieś coś. To co kupowałam, to kupowałam na Alix i są parę rzeczy, które mi były potrzebne, a parę z tych nawet nie wiem, do czego służą. Więc to jest ta rzecz, do której nie wiem, co to jest. To jest to, na czym mi zależało też. I to jest rzecz, którą znowu nie wiem, czym jest. I to jest chyba wszystko. Więc to będę musiała dogadać się, czym to jest, a te rzeczy wiem, do czego służą i na tych mi najbardziej zależało. No to nie wiem kompletnie, do czego jest. Tak w międzyczasie Jaden, czyli Sahara, została chyba już sprzedana. Póki co czekam na przelew pieniężny i jest tam zapakowana. A Oriando siedzi w samochodzie. Ma taką jakby... po prostu nie wzięłam go z samochodu i tam siedzi. A tu Toficzek gdzieś tam śpi. Wracając do paczuszki. Ja już sobie ją wcześniej otworzyłam. Są to figurki koni. Choć nie są to byle jakie figurki. Bo są... Oj, czuję, że znowu będę musiała użyć noża. No oczywiście. Dobra. Tu? A, wiem, że dostałam jeszcze jakieś gratisy. To jest gratis. A co dostałam? To ja nie mam zielonego pojęcia. Chwileczkę. Powiem wam tak. Ja wiem, że to jest płaskie i boję się, że to jest to prawie to samo, co ja kupiłam tu. Choć... Dostałam za darmo medalion. Za darmo. Medalion. Płaskorzeźbę. Żywiczną. Ale ta osoba jest hojna. Jakie to ładne. O! Coś właśnie czułam, że to medalion. Są jeszcze figurki. Kupiłam je bardziej jako uszkodzone Artis Resin, ale to jest chyba w idealnym stanie. O mój Boże, dostać za darmo Artis Resin. Kupując Artis Resin uszkodzone, bo mają tutaj i dziury. Oj, nie widzicie. Dziury mają. I też jest to ręczna praca. To jest jedny konik. A tu... Halo. A tu drugi konik. Będę starała się ich naprawić i prepping zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc są dwa mini Winties, mini Micro Artis Resin, czyli modele żywiczne. Jeżeli znajdę jej Instagram, to zapiszę w opisie, bo imienia i nazwiska podawać nie będę. I to też jest jej praca. To się nazywa Litchi. Chyba tak się nazywa ten model. A ten nie mam zielonego pojęcia. Za chwilę wam pokażę jeszcze moją kolekcję arek. To są te wszystkie arki. Tu jest mój pierwszy, czyli medalion Nilka. Płaskorzeźba. Autorstwa Stania Pegas. Tu są te nowe. Tu jest gebana od... Tej, Friedehorse,
Kupowałam gabanę, a Ben był w gratisie. Chyba dalej jest ta funkcja, więc chyba dalej możecie kupić gabanę i dostać Bena za darmo. Albo jakiegoś innego konia od niej i dostać Bena po prostu za darmo. To jest moja płaskorzeźba. Coś się arki powiększyły w kolekcji, nie licząc tego, bo to jest tylko... To nie jest arka w sensie... Chyba nie, bo nie jest arki z rezinem po prostu. W sensie nie jest żywiczną pracą. Więc troszeczkę się kolekcja powiększyła. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Będą jeszcze paręnaście odpakowań paczki. Póki co... Cześć!